W ramach programu Teraz Lepsza Praca w naszym mieście powstała Częstochowska Akademia Logistyki. Panu dyrektorowi naszej częstochowskiej szkole jedno zostawię dla siebie. Powołaliśmy Częstochowską Akademię Logistyki wspólnie z Zespołem Szkół imienia Jana Kochanowskiego, ale też i wspólnie z dwoma częstochowskimi zakładami, firmami Raben i Hillwood. To są firmy logistyczne, firmy, które pracują w branży logistycznej, są sąsiadami Zespołu Szkół imienia Kochanowskiego i chcemy, aby to sąsiedztwo przekuło się w realne korzyści dla obydwu stron. W tym projekcie najważniejsi są uczniowie, mówią zgodnie dyrektorzy szkół, jak i szefowie firm. Tak, w tym projekcie najważniejsi są uczniowie i na pewno na tym skorzystają, poznają, no nie czarujmy się, naprawdę nowoczesne miejsca pracy, bo ten obiekt powstał rok temu i naprawdę jest nowoczesny i uczniowie na tym skorzystają, nauczą się na praktyce, a myślę, że chętni i najlepsi zostaną tutaj w pracy. Ludzie dla nas są ważni, to porozumienie jest istotne z punktu widzenia zasobów ludzkich, które są tak naprawdę najważniejsze w tworzeniu takich biznesów, czyli logistyki i nie tylko, bo tak naprawdę dużo narzędzi wspomagających, digitalizacja, wszystko cyfrowe, natomiast ludzie są tutaj istotni, kluczowi. W Częstochowie realizujemy projekt Lepszej Pracy. On zakłada między innymi współpracę na linii biznes, nauka, samorząd i staramy się, aby biznes korzystał ze współpracy z samorządem i z szkołami i uczelniami, ale także, żeby i szkoły i uczelnie korzystały z biznesu, aby jeszcze lepiej przygotowywały pod potrzeby rynku pracy, aby ta współpraca była obopólna, abyśmy po prostu w Częstochowie, dobrze współpracując, oferowali dużo lepsze warunki, lepszą pracę.